Dobra, zróbmy to. Z jednej strony nie mogę się już dłużej wykręcać, z drugiej strony marna to wymówka, bo gdybym tego nie chciał zrobić, to bym tego nie zrobił po prostu. Rzecz będzie o naszym koncie na Patronite, zapraszam. Ja wiem. Wiem, w jakiej żyjemy rzeczywistości, wiem, jacy zdarzają się ludzie. Ten film nie będzie dla tego typu ludzi, to znaczy pewnie będzie. Jeżeli masz ochotę pokrytykować, to śmiało, nie krępuj się, w zasadzie zdążyliśmy przywyknąć. Natomiast ten film będzie dla ludzi, którzy nas wspierają, są z nami od początku, albo dołączyli później, albo są nowymi członkami. Tak czy siak ludzie, którym zależy na tym, co robimy i chcą pomóc nam w tym, żebyśmy się rozwijali i rozwijali naszą działalność. Czyli kanał YouTube'owy, czyli tą działalność taką społeczną. I dlatego założyliśmy konto na Patronite. Opowiem wam pokrótce, o co chodzi z Patronite'em, ponieważ nie wszyscy muszą wiedzieć, co to jest Patronite. Patronite to jest taki portal, w którym społeczność zbudowana wokół jakiegoś twórcy, a właśnie całkiem niedawno po robieniu 5 lat YouTube'a zdałem sobie sprawę z tego, że również jesteśmy twórcami. Patronite pomaga ludziom, którzy są zaangażowani, i Patronite pomaga ludziom, którzy są twórcami, w tym, aby ich działalność się rozwijała poprzez zbieranie funduszy. Nie wiem, czy można to nazwać crowdfundingiem. Wydaje mi się, że tak. Na Patronite znajdziecie pewnie przynajmniej kilku znanych wam twórców. Każdy twórca może założyć konto na Patronite i ludzie, którzy chcą mu pomóc, wpłacając kwoty, bo chodzi o to, żeby kwoty były niewielkie lub większe, jeżeli mogą sobie patroni na to pozwolić. Ważne, żeby były comiesięczne i, że tak powiem, cykliczne. Wiem z tego, co zdążyłem sprawdzić. Rozmawiałem z Mateuszem, prezesem Patronite'a, którego serdecznie pozdrawiam. Dzięki za wszystkie rady i dzięki za namawianie. Powiem wam, skąd wzięło się konto EDC na Patronite'cie. Co jakiś czas ktoś mnie namawia. Najpierw namawiali mnie koledzy, później namawiała mnie część widzów. Dostawałem często pytania, dlaczego nie masz konta na Patronite'cie? Chcemy ci pomóc, bo coś tam. Z różnych powodów ludzie chcą pomagać. Niektórzy chcą wesprzeć to, co robisz, niektórzy chcą, abyś robił więcej. Pewnie ile osób, tyle motywacji. W każdym razie trochę się wykręcałem. Miałem obawy, bo wiadomo, ja mam 40 lat, zdaję sobie sprawę, w jakim kraju żyjemy i jaka bywa mentalność ludzi. Bywa różna. Ostatnio serdeczny kolega, właściwie przyjaciel, zadał mi pytanie, bo rozmawialiśmy o moich obawach. Czy ty robisz to dla ludzi, którzy niezależnie od tego, co zrobisz, czy czego nie zrobisz, będą cię krytykować? Których jest tak naprawdę niewiele, jest pewnie kilka osób, takich zdeklarowanych krytykantów Marka z EDC. Czy robisz to dla ludzi, którzy niezależnie od tego, kurczę, co robisz, czy robisz coś gorzej, czy lepiej, czy robisz coś z większym zaangażowaniem, czy troszeczkę mniejszym, i tak są z tobą, bo po prostu są twoimi przyjaciółmi, mimo że się fizycznie nie znacie? No i sprawa jakby była oczywista. Nie robię tego dla krytykantów. Ponieważ jestem w takim wieku, że zdaję sobie sprawę z tego, że ci krytykanci zazwyczaj leczą swoje kompleksy. A jak mają leczyć mną? Ale wiem, że jest też kupa ludzi, która chce nam pomóc, która chce, żebyśmy mogli robić więcej, która chce, żebyśmy mogli robić to bardziej i żebyśmy mogli się w to bardziej zaangażować. I pewnie do tej rzeczy ludzi właśnie skierowany jest nasz Patronite. Oczywiście, jeżeli nie chcesz lub nie masz możliwości wspierania nas na Patronite, to chciałem zagwarantować i przysiąc, że nic się nie zmieni. Tak jak do tej pory będziemy robić dokładnie to samo, na ile tylko czas pozwoli. Natomiast wsparcie na Patronite da nam możliwość poświęcenia przede wszystkim większej ilości czasu. Nie zakładamy Patronite'a po to, żeby sobie coś kupić, ponieważ wszystko, co jest nam potrzebne do działalności, mamy tak naprawdę. Wsparcie nie będzie przeznaczane na przykład na zakup sprzętu wideo. Ostatnią rzeczą, którą wymyśliłem, że jest potrzebna, jest GoPro 7, która nam pomoże w lepszej realizacji, lepszej jakości materiałów. Natomiast sprzedałem obiektyw, mam już ten. Sprzedałem jeden nóż i mam już właściwie całą kasę, a z uwagi na to, że kumpel załatwia nam GoPro w Szwajcarii, będzie jeszcze taniej, więc właściwie kasę całą mamy. Nie potrzebujemy więcej sprzętu. Może ewentualnie pomyślimy o oświetleniu studyjnym, gdybyśmy chcieli nagrywać w kanciapie więcej materiałów. Prawda jest taka, że poświęcamy na YouTube'a cały wolny czas. Często czas, który powinien być przeznaczony na przykład na pracę w domu, albo czas, który powinniśmy przeznaczyć na przykład na rodzinę. W pewnym momencie YouTube, czyli taka działalność kreatywna, naprawdę pochłania ogromny zasób czasu. I albo
trzeba zasuwać, żeby zarobić na chleb, czyli trzeba pracować i każdą wolną chwilę poświęcać na YouTube'a, albo ewentualnie trzeba pokombinować. I wymyśliliśmy sobie, że jeżeli faktycznie nasza społeczność, czyli wy, będzie chciała nas wesprzeć, to będziemy mogli część czasu przeznaczonego na pracę zawodową poświęcić na YouTube'a, ale przede wszystkim na większe poświęcenie, ponieważ nie ukrywam, że trochę mi tego brakuje. Ostatnio żeśmy przez brak czasu zaniechali trochę takich akcji społecznych. Nie możemy na przykład jeździć do szkół, spotykać się z dzieciakami i zarażać taką naszą szajbą, bo po prostu trzeba zasuwać w robocie i trzeba szyć ze skóry, żeby było na tą pensję co miesiąc. Dawno nie zrobiliśmy żadnej akcji, kurczę, w domu dziecka czy tam w wiosce dziecięcej i strasznie mi tego brakuje, przyznam się bez bicia, i w sumie serce mi pęka i mam nadzieję, że właśnie to konto na Patronite pozwoli nam wrócić i robić tego więcej po prostu. Więc wymyśliliśmy sobie, że możemy to od teraz robić wspólnie. Jeżeli wejdziecie na nasz profil Patronite, tam sobie zobaczycie, jakie mamy cele. Cele są związane właśnie z tą działalnością taką społeczną. Potrzebujemy czasu, żeby organizować. Bardzo chcemy organizować na przykład więcej spotkań z wami, więcej zlotów takich naszych grupowiczów czy naszej społeczności. Każda organizacja wymaga naprawdę kupy czasu. Chcemy zaangażować się w edukację młodych i dorosłych. Chcemy się zaangażować w spotkania. Chcemy zaangażować się w rozwój rzemiosła, czyli chcemy jeździć, pokazywać naszych rzemieślników. Fajne rzeczy, które robią. Nie tylko noże, nie tylko ostre krawędzie. Chcemy pokazywać ludzi, którzy majstrują fajne rzeczy ze skóry, z drewna. Naprawdę czujemy, że to tak naprawdę jest nasza misja i taka... I na tym etapie nasz YouTube jest na tyle rozpoznawalny i na tyle głośny, że powinniśmy to wykorzystać, żeby zrobić coś dobrego. Tak mi się wydaje, tak czuję i myślę, że nie wiedziałem, jak nagrać ten film. Nie wiedziałem, kurczę, co tutaj powinno się powiedzieć. Tak myślę sobie, kurczę, że po prostu powiem wam, co myślę. Wsparcie na Patronite nie ma nam przynieść kasy, ma natomiast pomóc nam w realizowaniu rzeczy, na które kasę tą trzeba wydawać. Jak wejdziecie na nasz profil Patronite, linka pewnie umieszczę w opisie, zobaczycie, jakie mamy cele, jakie są progi, bo zasada i idea Patronite'a jest prosta. Są niewielkie kwoty, które się zwiększają. Za każdy próg wsparcia patron, czy mecenas, czy wspieracz otrzymuje nagrody. Przekonało mnie też między innymi to, że faktycznie Mateusz z Patronite'a mówi, że zakładając Patronite, zbierasz wokół siebie taki wewnętrzny krąg ludzi, którzy nie tylko wspierają twoją twórczość finansowo, natomiast są kopalnią wiedzy i taką pierwszą linią, taką faktycznie zgraną, zaangażowaną grupą, bo wiadomo, że jeżeli ktoś daje ci nawet niewielką kwotę co miesiąc, to znaczy, że jest wyjątkowo zaangażowany w to, co robisz. Nie będziemy prosić o kasę, bo nie umiemy tego robić szczególnie dla siebie. Umiemy prosić o kasę dla innych, tak naprawdę. Ale jeżeli podoba wam się to, co robimy, jeżeli chcecie nam pomóc, jeżeli chcecie pomóc nam się rozwinąć, jeżeli chcecie, abyśmy mogli zaangażować się w rozwój całej tej branży. Negocjacje z Lasami Państwowymi chociażby, żeby w końcu coś zmienić w tej historii z biwakowaniem, które tak naprawdę jest u nas w kraju nielegalne, też wymaga nakładu kasy i czasu. No. Wyjazd do Warszawy na spotkanie to jest jakieś 300 zł paliwa plus cały dzień niepracowania, więc to jest naprawdę kupa pieniędzy. Na Patronite znajdziecie progi, które zaczynają się od 10 zł. 10 zł dla jednych to jest mało, natomiast jesteśmy przekonani, że jeżeli odpowiednia ilość osób zechciałaby nas wspomóc taką kwotą, to będziemy w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo. Zresztą nie będę tego opowiadał, możecie to przeczytać na naszym profilu. Zostanie naszym patronem łączy się automatycznie z przystąpieniem do grupy, w której będziemy gadać o różnych rzeczach. Będziemy konsultować z wami nasze pomysły, będziemy wpadać na genialne lub mniej genialne, nie oszukujmy się, pomysły związane z robieniem filmów. Mamy progi, które wiążą się z nagrodami rzeczowymi, mamy też progi takie właściwie, nie chciałbym mówić VIP-ów, bo nie lubię ludzi dzielić na mniej ważnych i bardziej ważnych, bo wszyscy są dla nas równie ważni. I ci, którzy nas nie wesprą na Patronite, tak samo. Są progi bardziej angażujące finansowo, jeżeli ktoś ma możliwość i oczywiście ochotę, żeby nam pomóc. Jest też próg, bo tak sobie wymyśliliśmy, że będzie próg dla firm i instytucji. Jeżeli firma, instytucja będzie chciała zostać naszym wspieraczem, to jest dla nich specjalny próg, w którym właściwie do ustalenia możemy, tak sobie kiedyś wymyśliłem, jakby było super na przykład przejąć kontrolę nad jakimś sklepem w jakiś dzień i po prostu ludzie, którzy przychodziliby do sklepu jakiegoś z naszej branży, takiego leśnego, czy tam militarnego, czy coś, i tam byśmy obsługiwali my, więc jest pełno takich świeżych pomysłów, myślę.
tylko kwestia dogadania. Więc jeżeli na przykład masz firmę, która jest zainteresowana wsparciem i która chciałaby się zaangażować w rozwój tej naszej branży, bo mam wrażenie, że większość firm ma to w nosie, bo i tak się sprzedaje. Ale jeżeli są takie firmy, dla was też jest specjalny próg, to chciałem powiedzieć. Link w opisie. Mam nadzieję, że razem, bo o to też chodzi i to mnie przekonuje, że będziemy mieli ręce do pomocy. Z jednej strony będziemy mogli inspirować ludzi, żeby ruszyli tyłki z domów, żeby zaczęli swoje dzieciaki wyciągać z domów, czyli tak jak do tej pory staramy się to robić. A z drugiej strony mam nadzieję, że to będzie taki powiew świeżości też u nas i że będzie, kurczę, kupa świeżych, otwartych umysłów, które po prostu będą dawały nam też inspirację, tak myślę. Jeżeli chcesz skrytykować marka ZDC, że się sprzedała albo że żebrze o kasę, to śmiało, możesz to zrobić w komentarzach. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, to można to zrobić zwykłym przelewem, albo chyba PayPalem, albo nawet kartą kredytową. I nie chodzi o to, że trzeba wpłacać dużo kasy. Chodzi o to, żeby spora ilość ludzi postanowiła podzielić się z nami, nie wiem, kawą, kebabem, czy kawałkiem pizzy może. To myślę, że to może nabudować całkiem fajną rzecz i będziemy, myślę, w końcu razem mieli okazję coś realnie zmienić w tym świecie. Na lepsze, oby. Byliście chyba świadkami najtrudniejszego filmu, jaki zdarzyło mi się nagrywać. Dobrze, że już po. Do zobaczenia.